Czas na 5 na 5, czyli subiektywne podsumowanie weekendu redakcji Vroom TV. 5 wygranych kontra 5 przegranych. Tradycyjnie zaczynamy od przegranych. Na miejscu 5 Michael van der Mark. Holender, obecny mistrz świata Superbike w kategorii Supersport, nie miał szczęścia podczas pierwszej rundy tegorocznych mistrzostw. Objął prowadzenie na początku 7 okrążenia drugiego wyścigu, ale nie zdołał jednak dowieść punktów do mety, gdyż na 9 okrążeniu zanotował upadek. Miejsce 4 i Fernando Alonso. Źle dla niego zakończył się ostatni dzień testów w Barcelonie. Po uderzeniu w ścianę rozbił swój bolid i został przetransportowany do szpitala. Na miejscu 3 kibice żużla w Gdańsku, Częstochowie i Opolu. Zespoły z tych miast, czyli Wybrzeże, Włókniarz i Kolejarz, a właściwie Chawi, bo do tego podmiotu należeć będzie teraz team żużlowy z tego miasta, nie dostaną licencji na starty w drugiej lidze żużlowej. A jeszcze niedawno w Częstochowie i Gdańsku była Ekstraliga. Na drugim miejscu największych przegranych Kyle Busch, zawodnik ścigający się w NASCAR, zaliczył drugą wpadkę w drugich kolejnych zawodach. Poprzednio brał udział w kraksie 14 pojazdów, teraz udało mu się unieszkodliwić tylko 7. Widać, jest postęp u Kyle'a. A największym przegranym naszym zdaniem jest szefostwo FIA. Najnowszym wymysłem zarządu jest zakaz zmiany projektów kasków przez kierowców F1. W najbliższym sezonie kierowcy będą musieli startować w tych samych malowaniach, w tych samych kaskach przez cały rok. Znikną więc nam malowania okazjonalne. Złą drogą idziecie, panie i panowie z FIA. Złą drogą. Miejsce 5. Jonathan Rea i Leon Haslam. Ci dwaj panowie podzielili się zwycięstwem w pierwszej rundzie sezonu Team Superbike World Championship w Australii, który odbył się na torze Phillip Island. 22 okrążenia w pierwszym i drugim wyścigu były bardzo emocjonujące, bo do ostatniej chwili nie można było przewidzieć kolejności na podium. Miejsce 4. Juha Salo. Ten fiński kierowca w weekend kolejny, bo już 4. raz wygrał Wakuna Rally, czyli rajd zaliczany do mistrzostw Finlandii. Idąc za ciosem po rajdzie Arctic, odniósł drugie zwycięstwo z rzędu w mistrzostwach. Jak widać, przesiadka z Lancera do Peugeota 208 T16 dobrze mu służy. Miejsce 3. Antoni Ptak. Kartingowy mistrz Polski w Rotax Max Senior został potwierdzony przez włoski zespół RP Motorsport. Antoni razem z Igorem Waliłko wystartuje we wszystkich rundach w sezonie 2015 Euroformula Open. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za Dallarę z numerem 2 i 3, szczególnie, że team z Piacenza jest najbardziej utytułowanym w tej serii wyścigowej i zdominował ubiegłoroczną rywalizację w tej serii. Miejsce 2. Automobil Klub Polski. Należą się duże słowa uznania dla wszystkich, którzy zorganizowali 50. rajd Monte Calvaria. Na liście zgłoszeń widniało 145 załóg, w tym w klasie mistrzów gościnnie pojechał mistrz Polski Wojtek Huchała. Do tego 15 odcinków specjalnych wraz ze słynnym barburkowym mostkiem i ostatnia uliczna próba w Górze Kalwarii. Gratulujemy! Miejsce pierwsze, ulubieniec Bartka, czyli Teddy Błażusiak. W Meksyku nie było na niego mocnych, zresztą jak wszędzie indziej, bo nowotarżanin nie przegrał jeszcze ani razu w tej edycji Mistrzostw Świata Super Enduro. Pozostały jeszcze 2 rundy, ale po 4. zwycięstwie z rzędu chyba nie macie wątpliwości, kto zostanie mistrzem.